Co tutaj się stało? Mały wypadek z mlekiem. Co, Augusi, chcesz wejść? Chodź. Chodź do domku, chodź. A zobaczcie, jakie u nas zmiany już są. Tyle już jest wymurowane. Takie wielkie rusztowanie. Zobaczcie, jakie widoki mam z mojej kuchni. Na szczęście akurat nasz kolega tu muruje, więc nie mam z tym wielkiego problemu, że jacyś faceci mi zaglądają do kuchni. Także wczoraj zaczęli i już tyle ściany zrobili. Super im idzie. Nikitek? Nikiciuś? Ty nie wychodzisz przy czymś takim, nie. No i tak właśnie w Kanadzie się obmurowuje domy, że wyglądają, że są takie solidne, a tak naprawdę to jest tylko warstwa cegieł, a resztę drewno i płyty. Dzisiaj od rana już mieliśmy taki Saigon, bo przywieźli cement o 7:30. My oczywiście jeszcze spaliśmy. A no i zaczęło się. Także nawet korki w uszy nie pomogły. Kitek, ja wiem, że ty chcesz wyjść, ale nie możesz. Nie teraz. Także korki w uszy nie pomogły. Jeszcze było ciemno na dworze o 7:30. Chociaż teraz zmieniają już czas, także już o godzinę będzie jasno, a za to będzie później ciemno. Szybko. Nie lubię tego. Moja kuchnia trochę taka staroświecka w porównaniu z takimi, jak teraz robią. Ale robiliśmy remont, no już 17 lat temu. Także facet nam od zera te szafki zbudował. One są bardzo solidne z klonu. I też chcieliśmy dobrać tak do stylu domu, no bo dom jest w takim starym stylu, no to kuchnia też. Ale na razie się jakoś dobrze trzyma. Nie mam zamiaru zmieniać. Ptaki dla kotów. Proszę bardzo, zobacz. Tylko nie wchodź, bo przełączysz. No. Lepsze to niż patrzeć się na budowę, co? Gdzie oni są? Może tam z tyłu są, co? Hej, może z tyłu są, za komputerem? Zobacz, jakie ładne. Patrz, prawie że powąchać możesz. No, tylko nie podrap mi. Nie, nie drap tak, nie, nie. Nie, nie, kochanie. No i zobacz, czekaj. Prawie, że możesz. Nie drap, dzióbku. Prawie, że możesz go dotknąć, nie? A już przełączyłeś. Popatrz. No, zaraz czekaj. Pach. Ok. Zobacz, jaka wiewióra idzie. Co tam panowie robią za oknem? Co tam panowie robią? Zobacz. Ale ty poprzełączasz mi. No, no, please. Z tyłu nie ma. Chociaż dobrze pomyślałeś. Hej, nie łapką, bo mi screen zepsujesz. Ej, dzióbek. Dzióbek, ty kochany kotku ty. O.
Kitek się naglądał tutaj filmików, a ja tam mam takiego ptaszka z drewna, ale wygląda jak prawdziwy. Zobaczcie na kitka, jak skojarzył, jak się zainteresował. Ale ty delikatnie z tym laptopem, no. Jak ogon chodzi, ogon chodzi. Oj, kitek, ty jesteś nie do podrobienia, kot. Ty jesteś kot nie do podrobienia, kitek, naprawdę. Ale nie skacz mi tam, bo mi rozwalisz, nie możesz tam iść. No, kiciusiek, nie. Robię takie drożdżowe racuchy z jabłkami, także kuchnia przepięknie pachnie. Naprawdę, na pewno będą pyszne. No nie, zobaczcie, jak to wygląda. Nie można zjeść tylko jednego. I do tego dodałam trochę bitej śmietany. Są po prostu przepyszne. Po angielsku to się nazywa apple fritter. Jeśli czasami zamawiam donacy z kawą, to zawsze właśnie biorę apple fritter. Ale powiem wam, że moje są lepsze niż Tima Hortonsa. Nie chwaląc się. Ostatnio Jose bardzo wkurza Leośka. A teraz zniknął. Był przed chwilą. Tam jest. Wkurza Leośka, bo przez to okno w piwnicy prawie się buźkami dotykają. I Leoś robi freak out. Kiedyś tak się wkurzył, że normalnie prawie, że pogryzł gadułę jej Augusta, czy tam podrapał. Tyle lat i jeszcze się nie przyzwyczaili. Nie? Cały czas jesteś na ich terytorium. Oni mają tyle kotów tutaj, na swoim terytorium, że się nie podzielą z jednym jeszcze, nie? Powiedz, Jose. Co, dzióbku? Ty jesteś ładny kotek. No i Augustik. Tak, Jose, jeszcze kwiatki mamy. Jeszcze mamy kwiatki o tej porze roku, zobacz. No. No gadułeczek się tutaj patrzy na kolegę. Ale mówię wam, jak w kuchni teraz pachnie. Po zrobieniu tych racuchów po prostu, no szok. Naprawdę przepyszne były. Wzięłam przepis z bloga. Ania gotuje. Kurczę, co nie umyję tutaj szybę, to mi zapryskają. I ten kurz z budowy. Sorry, że taka jest. Także jest taki blog. Ania gotuje i stamtąd właśnie wzięłam przepis na te racuchy. Bardzo prosty. Witam w piątek, 4 listopada. Aż trudno uwierzyć, że to jest listopad, bo dzisiaj jest u nas 19 stopni. Jest przepięknie. Kotki, jak widzicie, w ogrodzie. Chłopaki tam ostro murują za mną. Więc zobaczcie już, ile zrobili. Już w zasadzie z okna widzę tylko ścianę. Także super. No i fajnie właśnie, że od tej strony zaczęli, że pierwszą tą ścianę zrobią, zanim wszystko inne zrobią. Ja ostatnio kupiłam taki wianek i w sumie nie wiedziałam, gdzie go powiesić. I stwierdziłam, że go powieszę tutaj. Tu, jak widzicie, powyczyszczałam już z liści mniej więcej. Tak samo z przodu domu. No i niestety, pomimo okrywania, była jedna taka noc i było w ogóle bardzo wilgotno. Także nawet to prześcieradło było zawilgocone i już mi zdechły tutaj te kosmoski biedne. Och, wy moi kombinatorzy. Te kosmosy tam jeszcze w miarę pozostały w dobrym stanie. A ostatnio posprzątałam tutaj wszystko i sobie, i sąsiadowi już trochę nawiało niestety liści. Dużo nawiało, kurczę, to wszystko było czyste. No już trochę przez dwa dni liści się pojawiło. Ale to są te wszystkie, które pozgarniałam, plus jeszcze mam 5 wielkich worków w garażu.
Widzę, że te liście są głównie z tego dębu, więc on część liści traci na jesień, ale większość zachowuje. I dopiero one spadają wiosną, więc mam dwa razy w roku sprzątanie. Tutaj widzę, że nikt się nie wprowadził na razie, w ogóle światło jest zapalone w dzień, także fajnie, że oszczędzają. Co ty, Diczek? Gdzie ty idziesz, kotku? Dółka, jak ty tu pięknie wyglądasz przy tej kocimiętce. Wczoraj gaduła był tam u sąsiada i chodził po tym płocie. Ale jak go zawołałam, to od razu przyszedł. Więc on jest mniej więcej tak jak pies często. Nie? Mój kotopies? Augustik, skąd ty przybiegłeś tam? Jabłonka już prawie łysa z liści. Ale wiecie co? Zakwit mi tutaj bluszcz z tej strony. Zobaczcie, jak pięknie tutaj mi z tej strony zakwit. To jest ta strona, która ma trochę słońca. Ale dziwię się, że skoro był taki mróz, że te kosmosy mi poginęły, tutaj troszeczkę to zasłonienie od tej altanki zrobiło tą różnicę. No i zobaczcie, no cudnie. No pięknie, dzióbku, zakwitłeś. No ale pewnie przyjdzie mróz i cię tu skosi w końcu. No bo nie czarujmy się. Listopad, ale dzisiaj jest wiatr. Zobaczcie, jak lecą igły. Jest już po 18:00. 20 po. I dalej jest 18 stopni. Wyobraźcie sobie, jest tak pięknie. Ja w sumie dzisiaj spędziłam cały dzień w ogrodzie. Także siedziałam sobie, dalej siedzę sobie tutaj w altance. No i co? Może jeden z ostatnich dni takich ciepłych. Chociaż prognoza jest, że następny tydzień też ma być fajny. Zobaczymy. Widzę, że słyszę, że dzieci u sąsiada się bawią. Także wszyscy mają good time. O. Wszyscy mają good time, kiedy jest piękna pogoda. A tam jakieś wiewiórki się jeszcze awanturują. No i tak wygląda mój jesienny ogród. Wieczorem. I wysprzątane gazebo, znaczy wysprzątana altanka.